Witam Was, moi drodzy, w nowym vlogu na moim kanale. Tak, wiecie, mam takie kolczyki wisienki, ostatnio zakupiłam. I do tego, powiedzmy, że tak pasowała ta bluzka z wisienką. I ja teraz czekam na to się, ponieważ dzień dobry przyjeżdża na nockę. I pokażę Wam też w sumie, co kupiłam. Tutaj mam jeszcze w torbie, wiecie, żeby mieć tak, wiecie, w jednym miejscu. Jak ostatnio tutaj to się nie była, to ustaliłyśmy, że następna nocka będzie po świętach. I tak, tutaj, w tej torbie, znajdują się tak. Czekajcie. Takie oto farbki, tak, dużo różnych kolorów, akrylowe farbki. Do tego kupiłam takie oto pędzelki, no i dwa płótna, ale chodziło mi o to, wiecie, żeby były właśnie z tą taką podpórką i są takie dwa, no, więc tak sobie też spędzimy razem czas. Nie wiem, może też coś zagramy, jakąś grę, a jeszcze zanim to się przyjdzie, to Wam pokażę, bo jeszcze kupiłam takie drugie kolczyki wisienki, ale... Więc te jeszcze są takie spoko do noszenia, są jeszcze jakieś takie ciężkie, ale te... Wiecie, na zdjęciu nie wyglądało mi takie, żeby były aż ciężkie, ale teraz jak mam je w ręce, to czuję, że są ciężkie, tak wczoraj założyłam, więc tak... No też to było czuć, ale myślę, że kiedyś założę, więc tak się prezentują. Te mam na sobie, o, te czerwone. No i co? I teraz czekamy na Tosię i widzimy się, jak przyjdzie Tosia. No i proszę, Tosia już to zdjęła, co wiecie, już po raz układałyśmy rzeczy i potem kochana wiesz, co będziemy robiły? Malowały na płótnach. Tak, ale właśnie się zastanawiam, czy nie zrobić tego tak, żeby jakby się zamienić. Bo to będzie ciekawe, bo ja wiem, no, co ty chcesz namalować. Ale miałam taki pomysł, żeby było ciekawsze, jakbyś no się zamieniły, na przykład za 5 minut. Bo no co dwie. Co dwie? Dobra, co pięć. Ale co dwie ostatnio tak robiłyśmy na tych kartkach. Dzisiaj my sobie malowałyśmy, wiecie, na kartkach, rysowałyśmy sobie twarz i potem je malowałyśmy. A dzisiaj byśmy na płótnach malowałam, jak to wygląda. No i teraz, kochana. Nie, skurzają te włosy. Tak, no skurzają włosy. O, tutaj. Proszę, chcesz się pochwalić czymś, kochana? Tutaj ostatnio. Ale co nie byłeś? 35 zł. I ty mamy teraz te lizaczki, co wiesz, to są malinowe. Jeszcze wiecie, mamy taki plan na wieczór, co będziemy robiły o godzinie, już wam zdradzimy. 3 w nocy. Ostatnio wtedy poszłyśmy do kuchni i... Jadłam mandarynkę. I malowałyśmy mieć na złą twarz, teraz tady na czas, więc mamy kona stópki. Proszę. Dziękuję. Jest... I teraz włączamy moje stare filmiki, nasz taki rytuał, jak się spotykamy, więc będziemy oglądać i umówiłyśmy, że za godzinę, czyli o 21:42 dokładnie będziemy malować właśnie tych płótnach, więc my idziemy oglądać i jeść na swoje lizaczki, stópki. Tak, więc już mamy gotowe, płótna są gotowe i tak jak wymyśliłyśmy, czyli będziemy jakby rysowały, że każda po 2 minuty, nie 3. Tak, 3 minuty. 3 i potem będziemy się zamieniały. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Potem Wam pokażemy efekt końcowy. Co już mamy nasze łóżko rozłożone? Tak, ma teraz napompowany. No i tak prezentują się nasze w sumie powiedzmy wspólnie zrobione obrazki. Obrazki. My się wymieniałyśmy co 3 minuty, no i takie coś wyszło. Bardzo ładne, mi się to od to się podoba. Tak jakby to wykończyła właśnie takie jakby gwiazdy. Księżyc na tej moja wersja, gdzie też właśnie jest taki zachód słońca, tutaj trochę tak nie wyszło, ale też mi się podoba. A my teraz idziemy sobie coś oglądać i potem w nocy mamy taki jeden plan. Teraz być tak szeptem mówię, tutaj w pokoju obok ktoś jest. Ale mam taki plan, ale myślę, że to już... Później zobaczycie. Za 2 godziny i coś, bo jest 0:32. O. Więc wiecie, zobaczymy, czy nam się w ogóle uda. Bo ostatnio będzie jak spontanicznie to w sumie wymyśliły. Bo w sumie ostatnio tak to spontanicznie wymyśliłyśmy. No ale co, zobaczymy, co tym razem będzie. Będziemy sobie oglądać i widzimy się później. Kolejny to będzie test Oreo, proszę. Czekaj, bo nie mam nic. Robię jako skinker. Oczywiście, kochano. Więc kochani, my teraz bierzemy się za jedzenie Oreo. Tak. To mi naprawdę smakuje. Co to jest? Dziwne. My teraz pożemy cię do kuchni. Szybko z tym Oreo powiedziałam. To się, że idę... To już są wszystkie normalne.
że idę ci dać Oreo jeszcze, a teraz tam włożyłam ketchup. To jest ketchup? I wiesz, w ogóle to nie czuć? Ja z niego dałam do jednego, ale tam już tak za dużo. To skupałam. A jakie to są ogólnie? No jakieś ciastko, no czy no tort urodzinowy. Bardzo dekajka. No więc kochani tak. Gdzie to mam właśnie Oreo z ketchupem? No ale ogórki z Nutellą też były dobre. Drodzy, temat następnego dnia. My się coś wybrałyśmy na zakupy. I wczoraj wam mówiłam, że o 3 będziemy robiły pewną rzecz. Ale coś nam to nie pykło. Ale to przez tą godzinę, o której ja wczoraj tak, wstałam. Tak, bo Tosia wczoraj dosyć wcześnie wstała. I wiecie, ustaliliśmy, że nie pójdziemy spać przez całą noc. Tosia zasnęła. Ciemniaczki złożyły uśpieniem. Bo to nie mam tego śmieszną historię. Ostatnio było, jak Tosia nie była na nocce, poszliśmy też do sklepu. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać teraz. I kupiłyśmy się jedzenie dla dzieci. Wiecie, kto był na ten pomysł? Nie ja, Tosia. I to się teraz znowu sprawdza, jakie są obiadki dla małych dzieci. No bo... Kurczę, ciekawe. No ale ostatnio co miałyśmy? Risotto z indykiem i warzywami. A dzisiaj zobaczymy. Risotto z rybą, ale z rybą nie. Z rybą my nie będziemy kupowały. Ale ja kiedyś pamiętam, że na jakimś odcinku to było coś tam... Kluseczki z warzywami i wołowinami. I pamiętam, że to było, czy to mama, czy to zamieniali się w bobasy. I pamiętam, że te deserki zawsze były dobre. Czy to jest owocowe, bo to są jednak owoce same. Więc my idziemy do sklepu i potem wam pokażemy, co kupiłyśmy, jak przyjdziemy do domu. Jaki obiadek na dzisiaj. Moi drodzy, my wróciłyśmy już do domu i pokażemy wam, co kupiłyśmy. Pierwsza rzecz, tutaj mamy otóż deserek. Czekajcie. To jest jabłuszko. To jest pierwsze jabłko. Pierwsze jabłko. Jo, chyba tam było w ogóle. No i jakby to, co to wam zaraz pokażemy, co kupiłyśmy w końcu. Ale zanim to, coś jeszcze kupiłyśmy. Dobra, tego nie pokazujemy, bo to... Serwetki, bo chciałyśmy coś kupić chusteczki, ale wiecie, były tak... To są tylko takie te wielkie albo w kartonach, a ja miałam katar i... Kochani, idziecie na obiadek, wpada nam spaghetti. O, czekajcie. Spaghetti. Jeszcze myślałyśmy nad pomidorową albo rosołkiem, ale... Rosołek wyglądał niezbyt zachęcająco. No to fakt. No pokaż, jakie sobie kupić nowy zestaw garnków i patelni. Wzięłyśmy garnuszki, bo jednak... Do paznokci my będziemy makijaże robić. Tak. Nie paznokcie. Takie o. Piękne. Mamy głęboki garnek. Aha. Głęboki garnek. Płytki garnek. Patelnia. No i łopatki takie. Tak. Więc tak się tutaj prezentują. O. No, możemy je otworzyć w sumie, bo musimy je umyć i tak. Zbliżamy się do otwierania i w tle będziemy słuchały sobie co kochana. Bo dzisiaj ogólnie, wiecie, to się rano jak wstałyśmy, po śniadaniu się ogarnęło, bo miałyśmy wychodzić, to sobie, to się postanowiła, że włączymy jogę. Włączyłyśmy tam jogę, potem, dobra, ale... potem była medytacja. I potem co jeszcze był aerobik. Aerobik, jeszcze był workout z tak. Z tak, no i co, no i skończyłyśmy potem na tarocie, wybrałyśmy tam, trzeba było brać minerały. A teraz słuchałyśmy znak zodiaku na kwiecień, czyli dla lwa i dla wodnika. I teraz będziemy kończyły lwa, wodnika na tak w połowie. Garnki. Ej, ale ładne one są takie... Fajne. Ej, tu można to ten... Ej, tu te ziemniaczki. Tu ziemniaczki zrobimy. Ej, ale to fajnie. Będziemy jadły. Ale musimy wziąć łyżeczki z tamtego. Tak, bo jeszcze kupiłyśmy chrupki, bo ostatnio... Nie pokazywałaś, bo się ostatnio była Tosia, to kupiłyśmy właśnie risotto. O, ten zestaw. Kupiłyśmy wtedy risotto z ryżem i robiłyśmy w tym zestawie, no podgrzałyśmy to w mikrofali. My zaraz się bierzemy rozpakowanie i widzimy się później przy przyrządzeniu naszego obiadu. Łyżeczka czy widelczyk? Ty decydujesz. Ja pierwsza zapytałam. Widelczyk, my zaraz rozpakowujemy. Idziemy to myć i potem po obiedzie. Po obiedzie potem to podgrzejemy. Ej, proszę. Tutaj się gotuje już nasze spaghetti. Ciu, 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 ciu.
Nie, to wygląda jak taki... Ale czemu w spaghetti bolognese jest groszek? Podałyśmy sobie troszkę inną, bo to było risotto z indykiem i warzywami. I teraz, moi drodzy, czas na deser. Znaczy, może zaczniemy od deserku. Myślę... Od deserku choć zaczniemy lepiej. Deserek? To jest, kochanie, ja wolę... Uważaj, bo... Leci. To, weź to. Nie, stara, zacznijmy od tego niedobrego, bo sobie tym zagryziemy. Dobra. Bo to jakby... Ja nie ufam. Ja też sobie nie ufam. Ale dziwi mnie, że jest groszek. No. Marchewka? Okej, ale to jest tylko marchewka. To pachnie tak marchewkowo, a nie spaghetti. Dobra. 3, 2, 1. Wszystko ok, ale nie ma przypraw w ogóle. Nie ma przypraw. Nawet soli nie ma. Wystarczy doprawić? Nie jest to delicious. Jakieś wybitne danie, ale już lepiej. Ten sos jest tylko taki dziwnie robiony. Natomiast sama marchewka ja czuję. I trochę pomidora. Ale powiem wam, ale że to bardzo to się ma dobry przepis na to spaghetti. Pieprz. No i co? I myślę, że teraz powinniśmy sobie skosztować deserku. Czas teraz na deserek. Jabłuszko, tak? Jabłuszko, samo? Tak, samo. Pierwsze jabłuszko. Pierwsze jabłko. Jabłko. Będzie od pokoleń. A w tym garku to... Kubeczku, no. Jabłuszko będzie dobre. No tu nie ma być nic złego. No. No. Więc moim razem teraz kończymy naszym deserkiem. No i co? Ile ziemniaczek. I pire ziemniaczanym i z spaghetti. Razem witam was w niedzielę i dzisiaj w sumie jest taki nasz pierwszy wyjazd od grudnia. Bo wiecie, w grudniu i w listopadzie jeździliśmy tak do różnych okolicznych miast. No i teraz znowu przyjechaliśmy, do Rybnika. O, proszę. Dzień dobry. Jest... A w ogóle jak chciałem jedną rzecz powiedzieć, popatrzcie, okulary, krótkie spodenki. Lato. 7 kwietnia, lato. Dzisiaj jest 26... Ty masz wszyscy ten obiekt. Tak. Bo przez okulary patrzę, widzę takie jakieś zamazane. No okulary zamazane, wiesz? Myślisz? Tak. Niemożliwe. I co? I dzisiaj właśnie mamy 26? 28 w auto pokazywałem. 28 stopni, więc my jedziemy się przejść po Rybniku. Ale ja już wakacje czuję, ty. No, do wakacji jeszcze tyle zostało. No, ja policzyłem. 12 tygodni. Zgadnijcie, ile zostało do wakacji, napiszcie Uwaga, w komentarzu. Piszecie teraz. 3, 2, 1. A potem wam Michał powie. No, pod koniec może vloga, o. O. Więc my teraz idziemy się przejść. No, dzisiaj jest pięknie. Ciekawe, przez jaki czas się pogoda utrzyma. Nie? No, 16 maja to jest otwarty. A właśnie dzisiaj byliśmy na głosowaniu i zastanawialiśmy się, kiedy Michasia będzie głosowała. Tak, i... Jakie to będą wybory. No, następne? Za... No, następne prezydenckie może? Nie, jeszcze? Tak, nie. Do wybory samorządowe za 5 lat. To głosujesz. To ty już będziesz miała prawa wyboru. To już, wiecie, będę miała dowodzik. No i tak się prezentuje. Słoneczko świeci, więc myślę, że teraz idziemy przejść. No i tu myślę, że skoczymy tutaj na jakiś obiad. No, naprawdę jest pięknie. Dotarliśmy na kole do kola. Postanowiliśmy, że pójdziemy, bo tutaj nas nie było ani... No w sumie na żadnym kole takim nie byliśmy. A na jarmarku też było. Ale nie byliśmy tutaj, ale jest pięknie, ładne widoczki. No widać Rybnik, tak, rynek i okolice. No pięknie to jest. Panorama, no pięknie widać. I zaraz pokażę panoramę, jaką widzimy z koła. Teraz jesteśmy aktualnie na samej górze. Tak, chyba jesteśmy już, no. I tutaj właśnie też jest tak, że można o, kręcić sobie i się obracać. Że już sezon nowy otwarty, ja tutaj mam wiśnię, a czy mascarpone szypiącą wiśnię, a ty? Wiejska śmietanka. A ty masz dwie. Ty masz dwa smaki? Nie mam nie, jeden, ty masz wiśnię.
wiejska śmietanka i malaga. Ale my mamy podobne. No, tylko ja mam jagody, a Michał się wiśnie. Więc my już utrwaliliśmy sezon na lody. Idziemy teraz dalej się. To jest pierwszy taki lód na mieście w tym roku dla mnie. No, przy takiej temperaturze. No, wiadomo. No i znajdziemy się przecież jeszcze po rybniku. Ty, ale zobacz, pierwszy bez. Bez. Proszę. Widzisz, bez zaraz. No i przed chwilą widzieliście, że byłam na zakupach ciuchowych, a teraz postanowiłam ci kupić buty, które już tak w sumie od niedawna oglądałam, czyli Campusy 00. 00 mają numer? Tak, 00S. Były dostępne, wiecie, w innych sterach, ale czarne, a mi chodziło o szare. Tak się prezentują. Ładnie wyglądają, powiem ci. Fajnie się prezentują, to trzeba powiedzieć, nie? No akurat czarne mi się jakoś... A rozmiarowo ci są dobre? Dobre mi są, ale ty właśnie mówiłeś, że masz takie same w domu. Ale nie, ja mam spółmy takie zielone. No. To byłem w nich nawet na tym. Tak, zakopałem to już słyszeliśmy. No. To co bierzesz ja? Ja chyba je będę brała, no bo są fajne. I też jakby. Wiecie, jest mój rozmiar, bo ja mam taki problem z rozmiarami, że ja mam się większe potrzeby, muszę 42-42,5, a to 42 mi jest dobry. Dobry. No. No bo każdy rozmiar jest inny, no. Więc cię kupiłam, to powiem wam w domu, bo nie wiadomo. Drodzy, wróciłam do domu i teraz wam pokażę, co kupiłam, a na samym koniec pokażę wam buty, więc zaczynamy. Może przejdźmy do sklepu, w którym byłam jako ostatnim i kupiłam, uwaga, tak, skarpetki białe. Jest, uwaga, taka oto koszulka z Hello Kitty, o tak się ona prezentuje. Taka koszulka, o, czarna, tak, czarna i taka sama biała, one mają tutaj taki... Powiedziałabym, nie wiem, trochę większy dekolt. O, widzicie, o co mi chodzi. O, taki. I to było w tym sklepie, ale jeszcze tego kupiłam sobie, o, takie oto pierścionki, czekajcie. O, M. O, tego się prezentuje, czekajcie. Ale ostatnio przyszedł mi jakby taki organizer na biżuterię. O, jest tak tutaj poukładałam. Tutaj wiecie, chciałam, żeby tak wiecie, to nie zlewało, więc za srebrnymi naszyjnikami, znaczy przed srebrnymi naszyjnikami dałam złote bransoletki. No to jeszcze mam, o. Pierścionki różne, złote i srebrne, a to takie złote, no. Jeszcze dzisiaj kupiłam, naprawdę piękne są. I to jeszcze sobie ten drugi, o, tak wygląda. Wiecie, on tak się prezentuje. Taką czerwoną kokardkę do włosów. No a tym razem zdecydowałam się taką czerwoną. Ja zawsze te kokardki używam, do być taki frydzy, przed jak ty sobie biorę te dwa pasma i tak sobie tam spinam z tyłu, o. Ja jeszcze kupiłam taką jedną koszulkę, o, taka będzie zwykła, czarna, dłuższa, jest takie prążki. I tak samo tamte, oczekajcie. Oj, też one są w takie prążki, więc tak. Dzisiaj same koszulki w prążki, powiedzmy, że prawie było tak. I kupiłam te wiralowe kolczyki, które wiecie, ciągle mi się pojawiały się na TikToku czy na Instagramie. I jeszcze były złote, ale powiem wam, że ja noszę złotą biżuterię, ale to jest tak rzadziej. I nie wiem, zdecydowałam się na te srebrne, bo nie było właśnie tych jakby mieszanych, bo wiem, że też były takie jakby, że wiecie, były jedne srebrne i jedne złote. Ale powiem wam szczerze, że one wyglądają takie ciężkie, a są leciutkie takie, o. I tak one się prezentują. Tu są te większe i tu są jeszcze te mniejsze, o. I teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy z następnego sklepu i zaraz przymierzę i wam pokażę, jak wygląda w tej bluzce i jeszcze tutaj mam dwie rzeczy z innego sklepu. O, i tak się ona prezentuje. To jest taki... T-shirt, bluzka, ale taka trochę grubsza, bym powiedziała, taka bardziej, no wiecie, z takiego grubszego trochę materiału, o taka niebieska. I tutaj mamy naszyjnik. To jest naszyjnik, który tak się otwiera. Czekajcie, o, tak, że tutaj wiecie, to jest jakby, o, i tak się go otwiera, że tutaj tą podłużną część, jakby musimy tak wyciągnąć trochę. Wyprostować. O. I odpięty. I mi się przypomniało, że mam też taką bransoletkę. W sumie wiecie, podobne jakby są te kamyczki. To tak trochę wygląda jak takie kamyczki. No. Więc podobne są do siebie. No i co? I teraz przejdziemy do innych rzeczy. Czyli tak. Tutaj możecie kojarzyć, może to widzieliście, ale to są też takie wiralowe dresy, które ja widziałam. O. Tak one się, czekajcie. Tego one się prezentują, o, są z przodu, a z tyłu są, no, takie same, zresztą też przymierzę, bo są takie rozszerzone tutaj na nogawkach, o,
jak się prezentują. Jeszcze wiecie, były różne kolory, czarne i też chyba z tego co wiem, chyba różowy? Coś takiego, ja się zdecydowałam na te szare, więc, aha. Chciałam powiedzieć, że idę, wiecie, już wam pokazać się, jak wyglądam w tym, ale jeszcze jest jedna rzecz, czyli wiecie, taka powiedziałabym, że zwykła biała koszulka, trochę grubsza ona jest. No i tak się, uwaga, prezentują te dresy. O, wiecie, są może, wiecie, trochę za długie, ale jak założę buty, to będzie lepiej. I są jeszcze te, o, kolczyki. No i teraz pokażę wam, a myślę, że już widzieliście, wiecie, tu pokazywałam w lustrze. I teraz wam pokażę buty. Widzieliście je w sklepie, ale teraz sobie właśnie przemierzę tych dresów i zobaczę, jak to będzie wyglądało. No i tutaj mamy, proszę, nowe buty. Mi się podobają bardzo. I jeszcze do tego były takie szare sznurówki, ale zostawię te białe, bo te białe mi się jakoś, nie wiem, bardziej podobają mi się te szare, więc teraz je przymierzam. Jak się one prezentują, właśnie tutaj o, w lustrze możecie zauważyć. Mi się podobają, ładnie wyglądają, o, tak się prezentują. I teraz, no, w sumie wiecie, są tak, te dresy teraz widzę, że są takie, wiecie, idealnie, no, są trochę wyżej. Myślę, że to będą, wiecie, miały, powiedzmy, pierwszy chrzest, tak. Więc teraz się biorę za ogarnianie i uwaga. Jeszcze się do tego będę uczyła chemii. Dajcie znać w komentarzach, czy wy lubicie chemię, bo ja powiem, że ja nie lubię jakoś chemii. O, to jest. Chemia to sobie myślę, ma jakieś kartki, bo jak ja się uczę, to mam jakby dwie kartki, na jednej, które robię zadania, o, jak tu widać, różne, ale też na jednych, gdzie są takie, powiedziałabym, że notatki. O, tutaj było jeszcze takie o rzeczy. Więc tak to wygląda, się teraz bierzcie za naukę.